Witam serdecznie, Łukasz Bojkowski, Syngenta. Jesteśmy właśnie w miejscowości Roguźno w województwie kujawsko-pomorskim w okolicach Grudziądza na polach klasy S Syngenta. Pola klasy S w tej miejscowości organizowane są po raz 14, więc jest to lokalizacja ściśle związana z firmą Syngenta. Za moimi plecami wycięte jest na łanie pszenicy logo produktu Elatus Era. Po raz drugi mówimy o tym produkcie, po raz drugi Elatus Era jest na rynku. Produkt mocny, kompletny, niezawodny, jeśli chodzi o fungicyd zbożowy do ochrony liścia flagowego zawierający substancję solatenol. Natomiast Dni Pola skupiają się głównie wokół nowych produktów. Poza Elatusem Era można zobaczyć tutaj Amistar Gold, jeśli chodzi o fungicydy okołokwitnieniowe w rzepaku, czy Avoxa Pack, jeśli chodzi o ochronę zbóż przed chwastami. Produkt kompleksowy, jedno zastosowanie likwiduje nam wszystkie chwasty, doskonale zwalcza chwasty zarówno jednoliścienne, jak i dwuliścienne. Idąc dalej, mamy też możliwość na tym polu oglądać nową formulację produktu Modus, Modus Flexi. Jest to nowa formulacja, jeszcze lepsza, lepiej mieszająca się ze wszelkimi komponentami stosowanymi w tankmiksach na wiosnę. Oczywiście poza ochroną można na tych polach również oglądać kolekcje odmian rzepaku SY Iowa, SY Florida, jak i kolekcje odmian pszenic. Wśród nich warte podkreślenia są dwie: odmiana Delaware oraz odmiana Galerist. Idąc dalej, nasi klienci mają też możliwość zapoznania się z nowymi odmianami jęczmienia hybrydowego Hyvido, między innymi odmiana Galileo, drugi rok na rynku, czy nowość od tego roku, odmiana SY Barracuda. Poza polem mamy też namiot zaprawowy, gdzie można zapoznać się z produktem Maxim Power. Jest to nowa zaprawa zbożowa, dedykowana dla całego rynku, do w zasadzie wszystkich gatunków zbóż, zawierająca w swym składzie dwie substancje aktywne, sedaksan oraz fludioksonil.